Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe skutek obżarstwa, pijaństwa i trog doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić i stanąć przed Synem Człowieczym. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj, ostatniego dnia okresu zwykłego, Jezus wyraźnie ostrzega nas o losie naszego przechodzenia przez życie. Jeśli uparcie nalegamy żyć, pochłonięci przez troski życia, nadejdzie ostatni dzień naszej ziemskiej egzystencji tak niespodziewanie, że ta sama ślepota uniemożliwi nam rozpoznanie Boga, który przyjdzie, aby zabrać nas w zażyłość swej nieskończonej miłości. Można powiedzieć, że będzie to podobnie jak dzieje się z rozpieszczonym dzieckiem, tak zajętym swymi zabawkami, że w końcu zapomina o miłości swoich rodziców, o towarzystwie swych przyjaciół. Kiedy to sobie uświadamia, płacze niepocieszone wobec nieoczekiwanej samotności. Antidotum, które oferuje nam Jezus, jest równie oczywiste. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie. Czuwajcie i módlcie się. To samo powiedział do swych apostołów w nocy, kiedy został wydany. Modlitwa ma element proroctwa. Często zapominamy, to znaczy pozwala przejść od zaledwie widzę do patrzę na życie codzienne w jego najgłębszej istocie. Jak napisał Ewargiusz z Pontu, jak wzrok jest najlepszym ze wszystkich zmysłów, tak modlitwa jest bardziej zniosła niż wszystkie cnoty. Klasycy duchowości nazywają to nadprzyrodzone widzenie, a więc patrzeniem oczami Boga albo poznaniem prawdy o Bogu, o świecie, o sobie samym. Prorokami byli nie tylko ci, którzy przewidywali to, co miało nadejść, ale także ci, którzy potrafili interpretować teraźniejszość w jej odpowiednim wymiarze i zakresie. Jawi się więc rezultat. Potrafili pokierować biegiem historii z pomocą Boga. Trzeba nam zatem, bracia i siostry, podjąć działanie, które ukształtuje trwałą postawę, która określana jest pojęciem cnoty, w tym przypadku cnoty wstrzemięźliwości. Jedną zaś z dróg prowadzących do tej cnoty jest praktyka określana pojęciem umartwienia. Umartwienie to ćwiczenie charakteru, ofiarowane Bogu, polegające na świadomym wyrzekaniu się, na ogół na pewien czas lub w ograniczonym zakresie, jakichś działań czy przyjemności, które same w sobie nie są złe. Oba pojęcia są dziś niemodne, ale stoi za nimi mądrość starożytnych mędrców i chrześcijańskiej tradycji. Cóż, zarady Pana Jezusa mają 20 wieków, też dla wielu są niemodne, a jednak dla nas są pewnym drogowskazem. Tyle razy skarżymy się na sytuację na świecie. Szczególnie dzisiaj pytamy, dokąd zmierzamy. Dziś jest ostatni dzień czasu zwykłego. Jest to również dzień ostatecznych postanowień. Może nadszedł czas,
aby przygotować się na wyjście zadłużenia teraźniejszością i zabrać się do pracy na rzecz lepszej przyszłości. I do tego posłuży nam rozpoczynający się jutro okres Adwentu. Jak go spełnimy i czym wypełnimy to przygotowanie też do świąt Bożego Narodzenia. Ale myślę, że dzisiaj trzeba podjąć decyzję odnoszącą się naszego osobistego życia duchowego, jak chcemy je realizować. Dziś Pan w swojej Ewangelii nam znów podpowiedział, czy skorzystamy.